czuję się zarażony dzisiejszym spotkaniem i szkoleniem, bo Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, prezentując dzisiaj te możliwości, jeszcze bardziej mnie ugruntował w tym, że trzeba dalej pracować w tym kierunku. Dzisiaj widząc, jak w tym projekcie wciągane są młode osoby ze szkół średnich, podstawowych, czyli ta prawdziwa młodzież, no to jest budujące. My również, jako Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej, będziemy chcieli zaczerpnąć z tego pokładu, biorąc te dobre przykłady za wzór. W Kłodzku jest mega środowisko. Zawsze było. Fajny teatr, zderzenia, fajna praca dziewczyn z KOK-u. Jest Mietek Kowalczyk, który Centrum Otwartej Kultury bodajże, to jest stowarzyszenie. No, dzieje się dużo, ale ja tam uprawiam to swoje poletko, to w podstawówce. Także myślę o tym cały czas, żeby coś więcej z nimi zrobić, tak, bo widzę entuzjazm. Tych pomysłów, które można zrobić w szkole, to jest naprawdę mnóstwo. I generalnie programów, które są skierowane na pobudzanie jakiegoś wszelkiego typu inicjatyw szkolnych, jest też sporo, no bo tutaj sięgając od programu europejskiego Erasmusa Plusa, poprzez właśnie takie mniejsze programy już tutaj, tak jak Ministerstwa Kultury, wiele da się zrobić, no i właśnie z koleżanką udajemy się na naradę, bo już pewne pomysły po przejrzeniu jakby sposobów realizacji możliwości budżetowych, co się mieści w budżecie, to już się zaczynają pewne wizje klarować. I myślę, że tutaj już zastanowimy się nad tym, kogo pozytywnego wciągniemy do tego naszego rozśpiewanego tria. My w tych podsumowaniach naszych nie mówimy o tym, co nam się nie udało, ale tak naprawdę to, co nam się nie udało, albo to, gdzie mieliśmy trudności, nas buduje i to nam daje najwięcej wiedzy. Moje ostrzeżenie jest takie, żeby wyznaczyć sobie plan, wiedzieć, co się chce zrobić, ale żeby nie mieć zbyt dużych oczekiwań. Wszędzie tam, gdzie się rozpędziłam z oczekiwaniami, jakby los ucierał mi nosa, to było okej. Ale jakby bardziej otworzyć się na ludzi, na to, co oni dają, na to, na przypadek czasami. Trzymać się planu, ale nie oczekiwać cudów, nie oczekiwać, że coś samo przyjdzie. Pracować, robić swoje. Poznałam wspaniałych ludzi, którzy też realizowali projekty. Tutaj nie miałam szansy powiedzieć o tej stronie edukacyjnej bardzo młodej kultury, czyli tych naszych spotkaniach i tej sieci powiązań. To jest świetne. Myślę, że pod względem zawodowym mnie to bardzo rozwija, bo my faktycznie wymieniamy się wiedzą na temat tego, co robimy. Podglądamy siebie nawzajem. Możemy do siebie zadzwonić, możemy do siebie napisać i to nie jest, kurczę, na niby. To się dzieje naprawdę. Zawodowo to jest dla mnie niezwykle cenne, że poznałam ludzi, którzy zajmują się podobnymi rzeczami, mają troszeczkę inne spojrzenie, inne doświadczenie i możemy być ze sobą w kontakcie. To jest dużo. Sądzę, że dzisiejsze spotkanie jest bardzo pożyteczne. Kiedy miałem możliwość skierować to szkolenie tutaj do Kłodzka, to robiłem to z przeświadczeniem, że skorzystają z tego nasi tutaj animatorzy kultury, sztuki i tu są różni przedstawiciele organizacji pozarządowych. Cieszę się, że dzisiaj są i widzę, że przejęło ich to, tutaj zaprezentowaliście Państwo, a zwłaszcza te relacje ludzi, którzy młodych ludzi, którzy doświadczyli tych przeżyć i przeżyli różne metamorfozy. To jest budujące, no po prostu, że się komuś coś chce i to ma wielką, wielką wartość.